Jesteśmy w hali sportowej Częstochowa i Szlachetna Paczka kolejny raz, no, cykliczny już. Proszę powiedzieć, tak może podsumować, ile osób skorzystało z tego cudu, jaki wszyscy za waszym pośrednictwem tworzymy. Ile jeszcze osób czeka, bo widzę, że paczuszki jeszcze są, mimo już późnej pory. Dokładnie tak. W Częstochowie w tym roku zostanie obdarowanych 45 rodzin. 3/4 rodzin już dostało paczki. Darczyńcy się spisali, naprawdę zrobili przepiękne paczki, przepięknie zapakowali. Kilka rodzin jeszcze czeka, ale mamy jeszcze kilka godzin na rozwiezienie i będziemy kończyli nasz weekend cudów. Ale do tych 45 rodzin naprawdę bardzo duża ilość tych wolontariuszy pojechała, ponieważ podczas tej edycji było tak około nas 50-60 osób. Także naprawdę się zintegrowali i wspólnie działaliśmy w jednym celu. Nie byłoby nas, gdybyśmy tutaj, gdybyśmy nie spytali też o firmy, które pomagają wam tutaj w Częstochowie. Tak, jest wiele firm, które nam pomagają. Niekoniecznie chcą być wymienione z nazwy, ale bardzo dużo też lokali gastronomicznych nam pomogło, które wsparły nas właśnie ciepłym posiłkiem albo jakimiś bułeczkami słodkimi czy pączkami, jakimiś napojami, także też im wiele zawdzięczamy, bo wiadomo, my działamy od rana do wieczora, całą sobotę, całą niedzielę, jesteśmy ciągle w biegu, więc takie poczęstunki czy jakieś dodatkowe paczki od darczyńców właśnie zawsze się przydadzą. Proszę powiedzieć, czy aby taka duża grupa osób, 50-60 osób, które wolontariacko pomagały, było wam trudno te osoby pozyskać, czy one same naprawdę nie mieliście z tym problemu? Absolutnie nie mieliśmy z tym żadnego problemu, ponieważ w rejonie Częstochowa Południe działa 24 wolontariuszy, także już te 24 jest takie pewne, a dodatkowe osoby to są przyjaciele, rodziny moich wolontariuszy, także dzieci moich wolontariuszy, które bardzo chętnie pomagają, ponieważ uczą się właśnie, że dobro wraca do drugiego człowieka i że warto pomagać. W Częstochowie nie było w tym roku żadnej osoby, do której żeście nie dotarli, które były zgłoszone? Było wiele osób, które były zgłoszone na ostatnią chwilę. Niestety do tych osób nie dotarliśmy, ponieważ zostały zgłoszone za późno. Najlepiej takie zgłoszenia właśnie rodzin, które potrzebują pomocy, osób samotnych, jakichś seniorów, wysyłać już do nas we wrześniu, w październiku, bo wtedy jest pewność w 100%, że my takie osoby odwiedzimy. A tak to jeżeli ktoś zgłosi pod koniec listopada czy początek grudnia, to już nie ma takiej możliwości, bo my już wtedy musimy się skupić na przygotowaniu właśnie do Weekendu Cudów, do ten nasz magazyn, a także skupić się na tych rodzinach, które odwiedziliśmy i trzymać kciuki za ich darczyńców. I mówiła pani koordynator na Częstochowe, Stowarzyszenie Wiosna, tak? Dobrze pamiętam. Tak. Pacut Aleksandra, liderka Szlachetnej Paczki, rejon Częstochowa Południe. I dziękujemy, że jesteście, że pomagacie. I wam wszystkim, którzy jesteście wolontariuszami, ale również darczyńcami, i zachęcamy właśnie wcześniej, wrzesień, nawet zgłaszać. Dokładnie tak, zapraszamy do zgłoszenia się do wolontariatu już we wrześniu w przyszłym roku. Tak samo, jeżeli ktoś chciałby zostać darczyńcą, to również zachęcam do tego, żeby wcześniej zebrać jakąś grupę przyjaciół, domowników, współpracowników i zorganizować sobie wcześniej takie pieniążki, bo wiadomo, na ostatnią chwilę jest dość ciężko, ale jeżeli wcześniej człowiek się do tego przygotuje, to jest ta możliwość, żeby obdarować te rodziny właśnie na takie potrzeby, których oni potrzebują. Dziękujemy pani serdecznie, wszystkiego dobrego życzymy i widzimy się za rok. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Do zobaczenia. Bardzo. Jesteśmy z panią Kamilą. Oprócz tego, że pani Kamila jest wolontariuszem Szlachetnej Paczki, to również darczyńcą. Proszę powiedzieć, jak się czuje wolontariusz, darczyńca, czyniąc dobro, czyniąc coś dobrego dla drugiej osoby? Ja ogólnie uwielbiam ten czas, bo to nie tyle, że nawet nie tyle, że robimy coś dla kogoś, ale też jest to takie połączenie osób, które chcą w ogóle też pomóc. Także to jest bardzo fajny czas, że się łączą te osoby, które mogą coś dać od siebie i między innymi też pomóc właśnie komuś i komuś też. Czyli w sumie pomaganie również integruje. No tak, tak. Proszę powiedzieć, który raz już pani
jest wolontariuszem, pomaga w szlachetnej paszce. Dziewiąty rok. No to już pani jest takim wolontariuszem, jak to się mówi, doświadczonym. To jest 9 lat, to jest 9 rodzinek, prawda? Czy w tym roku wolontariuszom było jakoś specyficznie ciężko, czy jak zwykle poszło to jakoś jak po maśle? Wydaje mi się, że w tym roku było troszeczkę trudniej. Trudniej? Trudniej niż w poprzednich latach. No, to może... Ale i tak się udało, także... Może też to było tak, że przez ten czas szykowania paczki szykowaliśmy tą paczkę, a później właściwie ostatnie takie 24 godziny były takie decydujące, bo się w ostatnich 24 godzinach działo po prostu wszystko, także... Czyli częstochowianie zdali egzamin po raz enty, bo to już nie jest... Ja też bardzo dziękuję, bo ja nie szykuję tego sama, tylko z dużą grupą ludzi, także dziękuję bardzo wszystkim, którzy się Dziękujemy również wolontariuszom i mam nadzieję, że spotkamy się za rok. I więcej Częstochowian również skorzysta z tej pomocy i te cuda będą się rozlewać na coraz większe grono osób potrzebujących, bo takich nigdy nie brakuje. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.